Studio Radia 5. Witam panią Katarzynę Sapieszko, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, prezes Stowarzyszenia Trzeźwego Życia Wełku. Witam. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Wełku powstała grupa wsparcia kobiet uzależnionych od alkoholu. W pewnym sensie to ważna informacja, ale to tylko pretekst, żebyśmy sobie porozmawiali właśnie o tym uzależnieniu od alkoholu i o kobietach uzależnionych. Ale najpierw informacja dla wszystkich kobiet. No, grupa kobiet powstała wełku. Jak dołączyć do tej grupy? Żeby dołączyć do tej grupy, to najprościej po prostu przyjść na najbliższe spotkanie, które będzie w tą środę o godzinie 17 w stowarzyszeniu naszym w siedzibie naszego stowarzyszenia na ulicy Małeckich 3 przez 17 Tu wełku na Małeckich 3 przez 17 kobiety uzależnione od alkoholu. Dlaczego powstaje specjalna grupa? Grupa wsparcia kobiet właśnie uzależnionych od alkoholu. Jak się ogląda amerykańskie seriale, tam no czasami właśnie są pokazywane takie terapie uzależnionych od różnych rzeczy, no i tam grupy są no, i kobiety, i mężczyźni. To nie tylko w takich serialach są grupy, gdzie spotykają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bo tak wygląda też terapia u nas w kraju. Że jeżeli są grupy terapeutyczne, to one są koedukacyjne, tak? Czyli są i mężczyźni, i kobiety. No, pomysł to tak, zorganizowania takiej grupy zrodził się już w, w moich myślach przy pisaniu projektów, które składamy do miasta, współfinansowanych przez miasto, już tak naprawdę od trzech lat. Tylko problemem było znalezienie na to i funduszy, i osoby, która by to poprowadziła. No to musi być specjalista, specjalista właśnie od kobiet? Nie specjalista od kobiet, ale bardzo przydatny jest specjalista terapii uzależnień. Taka grupa, jeżeli jest prowadzona przez profesjonalistę, funkcjonuje zupełnie inaczej. Bo wtedy spełnia rzeczywiście wszelkie swoje potrzeby, zapewnia bezpieczeństwo dla osób, które się spotykają na tej grupie. Taka osoba, która ma odpowiednie przygotowanie zawodowe, potrafi ukierunkować te osoby, które się spotykają. Ale wróćmy do tego, dlaczego kobiety. Kobiety dlatego, że w momencie, kiedy spotyka się grupa osób, które chciałyby porozmawiać o czymś tak delikatnym, jakim jest uzależnienie, są poruszane różne tematy. Tematy dotyczące naszych emocji, tematy dotyczących naszych takich najskrytszych spraw, i niejednokrotnie kobiety mają problem, żeby poruszyć te ich rzeczy, które je bolą, nad którymi się zastanawiają, w gronie, w którym są też mężczyźni. Trudno rozmawiać jest może o kobietom, o tym, co przeszły w swoim życiu. Niejednokrotnie to dotyczy różnych sytuacji związanych z seksualnością. Trudno czasem nawet rozmawiać o problemach swoich z partnerami, z dziećmi. W gronie, gdzie są mężczyźni, tak? Kobiety wtedy czują się nie do końca pewne, nie do końca zrozumiane. W momencie, kiedy znajdą się wśród samych kobiet, czują się bezpieczniej, czują, że mogą otrzymać lepsze, inne po prostu wsparcie, że te inne kobiety zrozumieją po prostu, o czym one mówią, tak? Będą mogły się podzielić, będą mogły wesprzeć je emocjonalnie. Będą mogły im przekazać informację zwrotną, bądź no, powiedzieć, co one w podobnych sytuacjach robiły. I w tym momencie przechodzimy do czegoś takiego jak zaufanie. Zaufanie po pierwsze do specjalisty, który prowadzi tą grupę, no i zaufanie również do całej grupy, taka możliwość otwarcia, że jak otworzę się, no to będę przyjęta taka, jaka jestem. No i to, co pani mówiła, że właśnie zrozumienie. Tak, to są dwie ważne rzeczy, które pan tutaj zauważył: zrozumienie i, i właśnie zaufanie. Osoba, która prowadzi taką grupę, przedstawia takie pewne zasady, między innymi właśnie to zachowanie anonimowości i żeby można było zaufać, tak, że mogę mówić o wszystkim i zostanie to rzeczywiście w tych czterech ścianach wśród tych osób, które brały w tym udział. Bywa tak, no po prostu jesteśmy ludźmi i jedna osoba takie zaufanie szybciej zdobywa, inni są po prostu bardziej otwarci, natomiast no, ktoś potrzebuje więcej czasu, ale niemniej jednak cały czas trwa proces tej grupy i. Bywa tak, że ktoś, kto potrzebuje tego czasu, dopiero na następnym spotkaniu coś więcej nam powie, tak? Czyli tu... się tak w pewnym sensie przyzwyczaja, powoli się otwiera. Tak, przyzwyczaja się do obecności pewnych osób. To jest też dość ważna informacja, że jest to grupa otwarta. Czyli po prostu ktoś w trakcie, mimo że myśmy zaczęły spotykać się, te spotkania zaczęły być już od, w naszym stowarzyszeniu od marca, to można do tej grupy dołączać cały czas. I zapraszam serdecznie panie, które do tej pory jeszcze nie skorzystały, które nie wiedziały, a które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu i to może być, wyglądać też tak, że jeżeli przyjdą na pierwsze spotkanie i drugie i nawet stwierdzą, że to nie jest dla nich, tak, że one się tam nie odnajdą, to też nikt im z tego tytułu nie będzie czynił jakichś przykrości. Czyli nie ma tak, że się zobowiążemy i chodzimy. Jak wygląda praca w takiej grupie? Grupa wsparcia, jak sama nazwa wskazuje, czyli co? Sobie nawzajem służycie takim wsparciem, taką radą dobrą, no i, i wsparciem w wytrwałości. Na pewno wsparciem w wytrwałości, wsparciem emocjonalnym. Tak jak mówię, samo czasami wysłuchanie drugiej osoby, ta osoba będzie mogła o jakimś problemie głośno powiedzieć, już czy nie, że jest jej łatwiej, bo ona sama nawet usłyszy coś głośno wypowiedziane. To się nazywa w psychologii właśnie formułowanie problemu, czyli wypowiedzenie. To dużo pomaga, to po pierwsze. A po drugie, no ma też tę świadomość, że ona sama z tym problemem nie jest, że inni mają podobne problemy. To Do też pomaga. Dokładnie. Zobaczenie, usłyszenie tego, że nie jestem sama, że inne osoby przechodzą to samo, że inne, a może miały jeszcze trud, jeszcze gorzej, powoduje to, że ta osoba nabiera pewności, potrafi rozwiązywać swoje problemy. I tak jak wspomniałam, pod, pod opieką terapeuty też te problemy są w pewien sposób ukierunkowane właśnie na znalezienie rozwiązania, więc no to wszystko pomaga, żeby przetrwać te trudne chwile w swoim życiu. Ja tak się zastanawiałam, uzależnienie, no i samo wychodzenie z uzależnienia to proces bardzo intymny. Czy to ułatwia, jeżeli zmienimy środowisko, na przykład poszukamy jakiejś grupy wsparcia w zupełnie innym mieście, w innym środowisku, na innym osiedlu, czy nawet, no nie wiem, gdzieś, gdzie nas nie znają. Bo jednak jest ta blokada, jeżeli się idzie do osób, z którymi no, praktycznie codziennie się spotykamy, a Ełk, czy Suwałki, czy, czy inne miasta w naszym regionie, no duże nie są. Myślę, że poruszył Pan ważny problem, problem anonimowości i problem no, też związany taki ze stygmatyzacją uzależnienia, bo uzależnienie nam się kojarzy w pierwszej chwili z czymś takim niedobrym, brudnym i niefajnym, krótko mówiąc, i nie chcielibyśmy być źle ocenieni, postrzegani w swoim środowisku. Dlatego niejednokrotnie są osoby, które szukają takiego miejsca pomocowego, oddalonego od swojego miejsca zamieszkania czy miejsca, w którym wykonują czynności zawodowe. Tak to się dzieje, że są osoby, które korzystają z, z, ze wsparcia innych grup, bo grupy aoskie, które działają na terenie miasta, niejednokrotnie jest tak, że przyjeżdżają ludzie spoza Ełku. Tu do Ełku takie osoby przyjeżdżają? Przyjeżdżają. Więcej nie możemy powiedzieć. W każdym razie przyjeżdżają takie osoby i z Ełku na pewno też osoby wyjeżdżają do innych miast, no, żeby rozmawiać, bo najważniejsza jest właśnie ta rozmowa i najważniejsze jest zdobycie zaufania. A jednym z elementów zdobycia zaufania to jest ta świadomość, że pozostaję anonimowy, że, że mogę o wszystkim powiedzieć i że to nie dotrze do mojego środowiska. Tak, bo tak jak wspomniałam, najbardziej osoby uzależnione boją się oceny, więc w momencie, kiedy wiedzą, że są bezpieczne, że mogą komuś zaufać, że to, ta informacja nie zostanie sprzedana dalej, nie zostanie to wykorzystane, żeby komuś wyrządzić jakąś szkodę, krzywdę, tak? Więc wtedy zaczynają się otwierać, zaczynają korzystać z pomocy. Bo, Panie Wojtku, łatwiej jest tak, prawdę mówiąc, mężczyźnie, facetowi, prosto mówiąc, przyznać się, że jestem alkoholikiem, nie piję i tym podobne, swoje wypiłem, różnego rodzaju są to deklaracje. Natomiast w przypadku kobiet, myślę, że w naszym kraju ten etos matki Polki powoduje to, że trudno nam wybaczyć kobiecie, przyjąć do wiadomości to, że ma, możemy mieć Koleżankę, mamy siostrę, która jest uzależniona od, od alkoholu. Trudno i niejednokrotnie to przełknąć osobom bliskim. A co mówić tej samej osobie uzależnionej? Także grupa Tu Wełku działa. Grupa jest współfinansowana z Urzędu Miasta. Tak. Ta grupa została zorganizowana i działa w ramach projektu w tym roku. Który, który napisałam i realizujemy w ramach stowarzyszenia. Jest to projekt Odnaleźć siebie, współfinansowany, tak jak Pan wspomniał, z Urzędu Miasta Ełku. Także można znaleźć wszelką pomoc. Ulica Małeckich 2 w Ełku. 3. Małeckich 3, przepraszam. Małeckich 2 to jest nasz adres. Małeckich 3 w Ełku, Kamienica Poza Tam. Lokal można wszelką, 17, dodam? Wszelką pomoc znaleźć. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli szukacie pomocy, no to zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.